Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, doktor Anna Torpeda, kłaniam się nisko, po samopisie nisko jak zwykle, proszę Państwa, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 31. już odcinku porad seksualnych doktor Anny Torpedy. To moje porady, ja jestem doktor Anna Torpeda, nie ma innej, prawda, po co inna, jak jestem ja, wystarczy, żeby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, wątpliwości związane z czym? Z życiem seksualnym, z życiem płciowym, z życiem miłosnym, z życiem w ogóle. W ogóle z życiem, proszę Państwa, proszę śmiało pytać o cokolwiek. W każdy poniedziałek na Insta Story i Perfekcyjności mogą Państwo zadać pytania. Ona mi te pytania we wtorek wysyła. Ja później, prawda, mam czas, żeby nagrać odpowiedzi. Ona to później montuje. Państwo to później widzą w niedzielę. System działa, proszę Państwa, proszę zaufać systemowi. System działa, system no, jest sprawny, można powiedzieć, prawda? Ja myślę, że można użyć takiego sformułowania, że jest sprawny. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze można kupić, była promocja w minionym tygodniu. Kto się nie załapał, niech żałuje. A jeszcze nadal można kupić moją książkę Schabowy i Auto Fellatio. To jest taka podróż, proszę Państwa, po różnych moich terapiach, po różnych moich no, badaniach, po różnych, ale też po moim życiu. Nie ukrywam, że jest tam dużo mojego prywaty. No prywaty, po prostu prywaty. Książka jest do kupienia na sklepie perfekcyjnost.pl. Polecam, to chyba ostatni dodruk już był robiony, więc proszę Państwa, jeżeli ktoś chce, teraz albo kurwa nigdy. Teraz albo kurwa nigdy. Polecam zatem serdecznie oczywiście, żeby Państwo sobie tam się zaopatrzyli. No i co, może od razu przejdźmy do pytań, bo tu nie ma co zwlekać, prawda? Czas nas goni, jak zawsze. Pytanie pierwsze. Czy w NNN jest w jakiś sposób niebezpieczne? NNN, proszę Państwa, dla tych Państwa, co nie wiedzą, to jest No Nut November. To ma być taka zachęta, żeby w listopadzie mężczyźni nie ejakulowali. Nie wiem po co. Nie wiem po co. Ja odradzam, proszę Państwa, takie coś. Odradzam. Ejakulacja jest ważna. Czy tu jest pytanie od razu, czy jest to niebezpieczne? No nie, no samo w sobie nie jest to niebezpieczne, proszę Państwa, oczywiście. Nie ma się tam czego obawiać. No jakby brak walonka przez miesiąc nikogo jeszcze nie zabił, prawda? Można spokojnie wytrzymać, jeżeli ktoś potrafi. No niebezpieczne będzie, jeżeli ktoś z Państwa tak się będzie tam, prawda, nad tym, nie wiem, jakoś tak skupiać, a jednocześnie będą jakieś problemy z tym, żeby wytrzymać, no to może być jakaś tam psychiczna... zawirowania, prawda, mogą być, ale mam nadzieję, że aż tak daleko to nie zajdzie, proszę Państwa. No i jeszcze jest jedno niebezpieczeństwo, jeżeli Państwo rzeczywiście, panowie właściwie, a właściwie osoby z penisami, tak powinnam powiedzieć, prawda, inkluzywnie, uczestniczą w tym No Nut November, no to trzeba się spodziewać jednego. Zmazy nocne. Proszę Państwa, one mogą się pojawić, to mogą być rzeczywiście mokre plamy w miejscu krocza, na łóżku, w miejscu, gdzie Państwo śpią, a to nie musi być łóżko, nie będzie Państwo sypiają też, prawda, ja nie będę się wtrącać, czy Państwo się wpierdalają, się tutaj, czy do kogoś czasami, no nieważne. W każdym razie, nie jest to niebezpieczne, ale odradzam. Po co takie głupie pomysły robić? Ja naprawdę nie rozumiem. Doktora Anna Torpeda, dziękuję. Drugie pytanie, też związane z tym samym zjawiskiem. Jest No Nut November, więc jak sobie teraz poradzić z odrzuceniem? No, proszę Państwa, oczywiście uniwersalna zasada jest jedna, wiadomo. Masturbacja. Im więcej, tym lepiej, tym lekarstwo szybciej działa, tak powiem. O! A teraz jak sobie poradzić, jak jest taki miesiąc? Proszę Państwa, no, sport jakiś, ja nie wiem, też się na tym za bardzo nie znam, proszę Państwa, ja uważam, że dobre rozwiązania są dobre, po co szukać gorszych, prawda? No, ale można sport, no można jakieś zająć się, no nie wiem, szydełkowaniem, jakimś dzierganiem, kurwa, no nie wiem, co tam można napisać, wiersze pisać, można piosenki śpiewać. Wszystko to są, proszę Państwa, erzace tak zwane, zastępniki tego, co jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem. Proszę Państwa, proszę porzucić ten pomysł braku masturbacji, braku ejakulacji przez cały miesiąc. To jest bardzo długo. Człowieku, po co tak się męczyć? Po co to wytrzymywać? Co, na chwałę Pana? Bez przesady. Bogu nie, naprawdę nie interesuje go, kiedy ty walisz konia. Przyrzekam, naprawdę, ja gadałem z nim kiedyś. Proszę Państwa, naprawdę, zostawmy to w ogóle, ten pomysł. Doktor Anna Torpeda. Lecimy dalej. To ciekawe pytanie. Co powinno się napisać w idealnym profilu na Tinderze? Proszę Państwa, to jest dobre pytanie. Dobre pytanie. Po pierwsze, nie za dużo. Proszę Państwa, nie zdradzajmy od razu wszystkiego. Co, wzrost, waga, szkoła, miejsce urodzenia, wszystko. Nie. Pozostawmy taką tajemniczość, taką, wiecie Państwo, żeby była taka seksualna, niebezpieczna, żeby tu jakieś żeby były tereny do zdobycia, jakiś tajemniczy ogród, jakieś, proszę Państwa, coś. I po co od razu wysyłać zdjęcie penisa? Proszę Państwa, naprawdę nie trzeba. Proszę mi wierzyć, ja w swoim życiu widziałam tysiące penisów na żywo, a miliony prawdopodobnie nie na żywo. No i kilka też martwych takich
na leżących takich organizmie martwym. Proszę Państwa, one wszystkie są mimo wszystko takie same. Po co to wysyłać? Nie wysyłajcie penisów, drogie osoby z penisami. Nie wysyłajcie zdjęć swoich penisów, nikogo to nie obchodzi. Naprawdę, przyrzekam, no. Więc coś powinno znaleźć. Proszę Państwa, no jakaś zachęta, przynęta, coś, co sprawi, że ta osoba pomyśli, że to może być ciekawa sytuacja. Proszę napisać coś takiego wow, ale nie takiego wow pod tytułem o kurwa, nie, to nie jest, tylko takiego wow pod tytułem to ciekawe osoba, prawda, napisała. Na przykład można napisać, proszę Państwa, że w całym, na przykład, opisie swoim, zamiast cokolwiek napisać, można napisać: na TikToku obserwuję tylko doktor Annę Torpedę. I ja uważam, że taki profil wzbudzi duże zainteresowanie. Proszę sprawdzić, polecam, doktor Anna Torpeda. I od razu reklamkę sobie zrobiłam, to kurwa, co, nie mogę. Proszę Państwa, dobra, lecimy dalej. Kolejne pytanie, tutaj techniczne, ale ważne, bardzo ważne. Jak się ogolić w miejscu intymnym, żeby nie doszło do zapalenia mieszka włosowego? O, mieszek włosowy, ja mam to prawda dużo na głowie. Proszę Państwa, ważne pytanie. Ważne, bo golić, prawda, wiadomo, no golić trzeba. Trzeba golić, raz, że to tak jest i estetycznie, dwa, że to trochę tak też i higienicznie, a trzy, taka moda, no kurwa, no co, nie ma co udawać. Co robimy? Po pierwsze, golimy zawsze z włosem, nigdy nie podwłoś. Proszę Państwa, nie podwłasiamy tutaj. Podwłoś? Nie. Z włosem, to po pierwsze. Po drugie, delikatę. Proszę Państwa, proszę ostrożnie. To jednak są części bardzo wrażliwe. Te mieszki włosowe, tam jest ich dużo też. Proszę Państwa, proszę ostrożnie, naprawdę ostrożnie. Po trzecie. Nowe maszynki, czyste maszynki, nieużywane maszynki. Proszę Państwa, tam się zbierze troszeczkę brudziku, takiego niedoszego dla ludzkiego oka nawet, i on już może tam coś powodować, jakieś rzeczy. Proszę uważać na to. Proszę, nowa maszynka. Albo jakaś taka mega wyparzona w gorącej 100-stopniowej wodzie. Naprawdę, proszę Państwa, to trzeba bardzo uważać. No i ostatnia rzecz, po zakończeniu wszystkiego, nawilżamy. Proszę Państwa, proszę sobie tą cipę jednak wysmarować. Ten worek mocznowy. Proszę tam czymś nawilżającym. Żeby to jednak wszystko tam... Bo to wyschła skóra. Państwoście zdarli cały naskórek z tych miejsc. Cały ten ochronny naskórek. Teraz trzeba to jakoś tak, żeby to się zregenerowało szybciej. Nawilżamy wszystkie ogolone części ciała. Także proszę, ale czymś bezzapachowym. Czymś antyalergicznym. Proszę uważać. I to nawilżanie nie to, że raz. Jutro też. Pojutrze też. Tak, trzeba chwilkę, żeby tam się, prawda, wszystko zregenerowało ładnie. No i to później, proszę Państwa, później to już będą Państwo mogli golić, kurwa, jak ten, jak niczym korsarz zbierający z żniwa, niczym ten, jak to się mówi, niczym rolnik siepający tym, no, tym, jak to się nazywa, sierpem, psiu. Tak będzie później szło, te chaszcze wszystkie, wek. Mhm. Polecam, doktor Anna Torpeda. O, trudne pytanie techniczne, lubię. Jak nie mieć odruchu wymiotnego? Proszę Państwa, ważna rzecz. Odruch wymiotny, wiadomo, o co chodzi. Gdy coś wkładamy do buzi, prawda, tam za głęboko się powoduje, to wtedy mamy taki odruch. Taki dławienie się takiego, prawda, że chcemy zwymiotować. Jak zrobić, żeby nie mieć? Bo oczywiście lepiej go nie mieć w wielu sytuacjach, prawda, wiadomo. Zwłaszcza, jeżeli mówimy, prawda, o sytuacji intymnej z osobą, która posiada penisa, a jeszcze nie daj Bóg penisa dużego, to jednak jest nieprzydatny odruch wymiotny. Co zrobić, żeby nie mieć? Proszę Państwa, jest kilka rad. Po pierwsze, wycinamy migdałki. Proszę wyciąć migdałki. To jest łatwa rzecz. Migdałki wycinamy, jest łatwiej. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, jest opcja też taka, żeby po prostu ćwiczyć. Ćwiczymy. Proszę Państwa, bierzemy jakieś najpierw mniejsze rzeczy, potem trochę większe i próbujemy po prostu powstrzymać ten odruch. Powoli, organizm się zwyczai, tam wszystkie, prawda, to zaczną działać inaczej, te mięśnie, te wszystkie tam różne elementy, prawda, tej gardzieli zaczną działać inaczej. I w końcu będą Państwo w stanie przyjąć największe nawet kutasy świata, proszę Państwa. Także ja polecam właśnie w ten sposób. Ćwiczenie czyni mistrza. Doktora na torpeda. Dobrze, ile tu mam jeszcze pytań? Bo jest, musimy pędzić. Dobrze. Od czego zależy, czy ktoś szuka do związku, czy naruchania? No, od tej osoby. Jakby to chyba oczywiste. Po prostu trzeba zapytać. Dzień dobry, cześć, osobo. Czy ty jesteś zainteresowana bardziej... Proste. Czy tak, czy wóz, czy przewóz, czy związek, czy ruchanie. Proszę Państwa, to jest najprostsze pytanie. Naprawdę, nie proszę mnie nie pytać.
ja Państwu nie powiem. Ja nie szukam. Żeby ja szukała już, proszę Państwa. Ja jestem za stara, za gruba i za zmęczona, żeby szukać. Ale no, ale Państwo niech szukają. Tylko proszę zapytać, po co to się szuka. I tyle. I to jest proste. I tu nie ma niespodzianek. Jeżeli to on lubi, to będzie lubić. A proszę Państwa, po prostu zawsze można zmienić zdanie. Można zacząć tak, a skończyć inaczej. Też się zdarzało. Ile razy ja szłam na randkę z nadzieją, że będzie miłość, a chodziło się o tym, że wiedziałam, że po prostu będę musiała przyjąć odruch wymiotny powstrzymać. Tak powiem. Dziękuję, pozdrawiam doktora na torpedę. Proszę Państwa, ostatnie pytanie dzisiaj. Czy jeśli mój chłopak był dawniej pasywny, a teraz ze mną jest aktywny, to jest to szczere. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa nie wie, co znaczy pasywny, aktywny u osób homoseksualnych, no to proszę sobie kurwa znaleźć. To Google, proszę wyszukać sobie w Google i potem wrócić tutaj i posłuchać dalej odpowiedzi mojej, prawda? No to pytanie ważne. Pytanie jest ważne moim zdaniem, proszę Państwa, bo ono, to jest pytanie o pryncypia, to jest pytanie o zasady, to jest pytanie o miłość, o przyszłość, o związek. Proszę Państwa, jeżeli był dawniej pasywny, teraz jest aktywny, to jest zazwyczaj ta sytuacja działa na odwrotnie. To znaczy z wiekiem człowiek pasywnieje, proszę Państwa. Tak mówi staropolskie powiedzenie. Jeśli na świętego Jana nie żniwa, wtedy będzie pasywna ta dziwa. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie i ono mówi prawdę. A z drugą stronę jest inaczej aktywny, właśnie o to chodzi, proszę Państwa. To wtedy inne powiedzenie jest staropolskie. Gdy Maria przynosi ci wysypkę, pamiętaj, że aktywny będzie za cipkę. Czyli za chwilkę, to jest takie staropolskie za chwilkę. Proszę Państwa, proszę zwrócić na to uwagę. To jest szczere, bo zmiany mogą następować, proszę Państwa, w tych sytuacjach. Zmiany w preferencjach pasywno-aktywnych występują. Proszę Państwa, one są odnotowywane w przyrodzie. I tu nie ma żadnego zdziwienia, nie ma zaskoczenia. To jest normalne. To jest, można powiedzieć śmiało, normalne. Także, proszę Państwa, to jest szczere, to jest miłość, to jest nadal pożądanie, to jest nadal to samo, co było wcześniej. I proszę Państwa, i tym musimy zakończyć właśnie dzisiejsze odpowiedzi na Państwa pytania. Szybciutko musimy kończyć. Ja patrzę, co tu się dzieje, czas nas goni. Proszę Państwa, widzimy się oczywiście za tydzień, a nie, za tydzień się nie widzimy. Bo za tydzień jest wolne, bo nie ma programu. Ho, ho, ho! Widzimy się za 2 tygodnie, proszę Państwa, dopiero. Za 2 tygodnie się widzimy w poradach seksualnych dr Anny Torpedy. Przypominam po pierwsze, że pytania zadajemy w poniedziałek na Insta Story jej perfekcyjności, to już Państwo wiedzą. Tam klikamy, zadajemy, ja odpowiadam. Bardzo proste. Po drugie, moja książka Schabowy Auto Fellatio jeszcze jest. Ostatni egzemplarze, nie wiem ile, bo tam dostałem dzisiaj raport, ale nie wiem ile tam jeszcze jest zostało, ale wiem, że to już ostatni dodruk, także proszę się śpieszyć, kto jeszcze nie kupił na sklepie perfekcyjność.pl. No i ostatnia rzecz, proszę Państwa, oczywiście zapraszam też na mój TikTok. Teraz jestem akurat zablokowana tymczasowo, znowu, ale proszę Państwa, ale już wkrótce wracam. TikTok, dr Anna Torpeda, ja tam będę, ja tam jestem, ja tam robię. Proszę Państwa, to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Widzimy się za 2 tygodnie. Ja pozdrawiam serdecznie, całuję w czółko i proszę, rozmnażajcie się. Do zobaczenia.